Witam wszystkich interesujących się pszczelarstwem. Pokazywałem... Paulina, co robisz? Truteń. Truteń? Pokazywałem, że izolowałem matki pszczele. Trzymam trutnia. W izolatorach Mary. Wypuściłem je niedawno. Odymiłem. Wczoraj, żeby się pozbyć warozy. No i teraz kontroluję, jak matki czerwią. I zaniepokoiła mnie jedna ramka. Ponieważ nie wiem, czy to będzie widać, ta ramka jest normalna akurat. Faktycznie zaczęły budować mateczniki. Zaczynają żółtym pyłkiem? Zaczęły budować mateczniki. Ale zaniepokoiła mnie jedna ramka, gdzie czerw trutowy. Trutnie i w komórkach normalnie jest, nie wiem, czy to się zbliży w ogóle, jest po, nie wiem, po 5-6 jajeczek, ale zobaczyłem w gnieździe, ramki są normalne, a tu na trutnia to jest po prostu w jednej komórce jest pełno jajek, także nie wiem, dlaczego tak te pszczółki sobie to zrobiły, że ja im to zostawię, użyję jako pułapkę na warozę, na resztki warozy, potem to wyrzucę, wytnę, ale dziwna sprawa, że to, że takie coś zrobiły. Także to tu reszta w porządku, bo w gnieździe są czerw i larwy, wygląda, że jest ok, matka, tylko tu te komórki trutowe strasznie... Uważaj, Paulina, bo mi ramka spadła. Znaczy młode trutnie w tych komórkach są. Są już? No. Będą się rodziły. A zostawisz je? Dużo jaja... O, tu może widać. Dużo jajeczek w jednej komórce. No i dzisiaj będę zakładał odymione. O, ile jajek. Gdzie jajeczka? Pokaż. Tam na dole, Paulina. Trudnie. Pszczółki są spokojne. Uważaj, Paulina, odsuń się. Ręką dotknęłeś mojego palca, trudnie. Dobra. I samiczka. Dobrze, i jedziemy po kolei z następnymi ulami. Tu następny ul. Zobaczymy. Ale chcą budować to pyłek. Ramki swoje ważą. I tu są jajeczka u góry, tak samo. Także jest gniazdo zostawione. Ja mam gniazdo zostawione korpus dadanta i pół nadstawka. Także w ten sposób. Tak sobie robię po prostu. One w gnieździe. Spokojne, kurcze, fajne pszczoły. Ekstra. Pyłkiem tu chodzą, poczerwione, super wszystko jest. Wygląda super rodzinka. Otwieram następny ul. Też widzę, jakie nadbudówki mi tu zrobiły. No właśnie, z tym zrobić porządek, niepoczerwione. Jaka była? Zerwać. Dobrze. To mamy. Teraz im damy lekarstwo. Tu mam rodzinę, której dałem korpusy do osuszenia.
Także mogą sobie poosuszać. A tu mój pomocnik z ramkami. O. Mój pomocnik. Paulina. Co? Tę następną bierzemy. Tam? Czekaj, ją wyciągnę. Zobaczymy. Tu mają miodzik, co sobie pościągały. O, ile miodku mają. Tu mają miód z ramek. Tyle sobie miodu naciągły. Dobra, nie patrzymy dalej. Zostaw. Tam wszystko jest w porządku. Tu jeszcze sprawdzimy, bo pszczółki były odymione. No i kilka pasożytów spadło. Coś tu pospadało. Także tak to wygląda. Wygląda, że matki po izolacji czerwią. Wszystko jest ok. Ewentualnie widzę, że pszczoły mateczniki budują na cichą wymianę. Także już się tu zdenerwowały dzisiaj pszczółki. Więc resztę uli zrobię.